Cześć, witajcie. Z tej strony Ekspert. Witam Was w kolejnym odcinku Kanal Minus. I w tym odcinku omówię śląską telewizję, TVS. TVS to polska regionalna stacja telewizyjna, uruchomiona 29 marca 2008 roku o godzinie 10. W 2018 roku stacja ta obchodziła swoje dziesięciolecie. TVS emituje swój program na terenie Górnego Śląska, lecz jest dostępny w innych krajach typu Niemcy, Austria, USA czy Kanada. Większość programów w tej telewizji jest w języku, który jest potocznie zwanym Gwarą Śląską. Początkowo kanał ten pokazywał kulturę, tradycję, historię, muzykę na Górnym Śląsku, lecz później ramówka zaczęła zbliżać się do charakteru rozrywkowego. Serwis informacyjny tej stacji, który nazywał się Silesia Informacje, zadebiutował 14 kwietnia 2008 roku. Natomiast po 8 latach działalności, czyli 1 grudnia 2015 roku, zakończono nadawanie. Dopiero w 2017 roku serwis informacyjny TVS powrócił pod nazwą Silesia Flash. Nadawanie przez satelitę i kablówkę działa od samego początku. Nadawanie naziemne rozpoczęto 30 października 2014 roku na multipleksie TVT w Rybniku, a zakończono 1 stycznia 2016 roku. 19 stycznia 2016 roku rozpoczęto nadawanie na warszawskim multipleksie TVN, lecz 20 października tego samego roku zakończono nadawanie. Od 20 marca 2016 roku kanał ten jest dostępny na terenie całego Górnego Śląska i utworzył swój własny multiplex, gdzie oprócz niego są nadawane programy takie jak Polsat HD, TV Republika czy NoBox TV. Programy z tej stacji to Święta Wojna, Koncert Życzeń, Lista Śląskich Szwagierów, Nudle, Kuchnia Śląska, Bonanza, Robin Sherwood, Śląskie od Kuchni, A nam się to podoba, Don Mateo, Skandalista, Policjanci z Miami, My wam to zagramy, Kolombo, teraz TVS w ogrodzie, Kodzak i wiele innych. Logo tej stacji od samego początku to dwa niebieskie kwadraty z literami TV i czerwony kwadrat z literą S. Logo przechodziło przez lata kilka kosmetycznych liftingów. Najbardziej znaczący z 2009 roku, kiedy nad wspominanymi kwadratami dodano zieloną półobręcz. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o TVS. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku Kanal Minus.